Klaudia wyjechała, mamy o wiele więcej obowiązków. To jest już takie męczące, że ledwo znajduję czas dla samej siebie. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam sobie manicure. Witamy! No pięknie, znowu to samo. Gdzie ty masz w ogóle buta, Claude? Ja zgubiłem. Bistro dało popalić. Idźcie spać, nawet mnie nie wkurzajcie. Chodź, Logan. Już mam tak dosyć tego Logana. Nie do wiary. Wiesz, mój związek z Loganem istnieje tylko dlatego, że gdybym z nim zerwała, to prawdopodobnie ta rodzina by się cała rozwaliła. Rozumiem cię. Ja współczuję ci, że jesteś z Loganem. Dobrze, że ja jestem kawalerką, no ale co mi z tego, jak się muszę z nimi zajmować? On nawet nie pokazuje, że mu zależy. To nie do wiary. Loganie, panie! Ratuj swój związek! O czym ty w ogóle mówisz, Klodzie, panie? A, idziemy spać. Witam, Loganie. Jest już rano. Definitywnie ogłaszam, że koniec z pasztetami, koniec z meczami, a przede wszystkim koniec z bistro. No chyba się przesłyszałem. Czy do ciebie to nie dociera, że musisz uratować swój związek? Nie będę się aż tak poświęcał. Nie o co ci chodzi. Koniec z anarchią. Te zasady są nie do przyjęcia. Ale jak to? Halo, Miałowi, musisz tu przyjechać. Klodzie, co się stało? No bo koniec z anarchią. Jak to? No bo pogodziłem się z Loganem. No bo ja wczoraj, jak wracaliśmy z bistro, podsłuchałem rozmowę Claudine z Draculorą. Mówiła, że jest tam tylko z Loganem, dlatego żeby ocalić tą rodzinę. Logan w ogóle się nie stara, tylko pasztety, mu w głowie, mecze i bistro. Claudine chyba chce z nim zerwać. Mało tego, powiedziałem, że koniec z tym wszystkim, a on się pogniewał. I koniec z naszą przyjaźnią. Myślę, że to wszystko da się jeszcze naprawić. I chyba nawet mam pomysł. Zrobimy im super randkę w domu. Znajdziemy kogoś na kelnera i ktoś będzie gotował posiłki. No i ktoś zaprosi i Logana, i Claudine na tą romantyczną kolację. Brakuje mi w tym jednego. Romantyczna muzyka na skrzypkach. Ale nikt nie umie grać na skrzypcach. Ja się nauczę, poświęcę się dla anarchii. A kto będzie kelnerem? Myślę, że Nathan się nada. Przecież on mnie do szału doprowadzi. Dla dobra sprawy może z nim chyba chwilę wytrzymać. Okej, a więc pora ustalić świetny jadłospis na tą kolację. Nie wierzę, że Logan wreszcie robi randkę dla Claudine. Ale on nic nie robi, to ja robię zawsze wszystko. Ten jadłospis musi być naprawdę udany. W końcu rodzina Wolfów jest w sprawie w rozsypce. No racja. Nathan, masz jakieś pomysły? Na pewno jabłka. Masz rację, jabłka są bardzo romantyczne. Wy to chyba już do reszty oszalaliście. To ma być idealne, a nie jakiś warzywniak. Więc proponuję zrobić jakąś sałatkę z jabłek. Wow, ty myślisz? Poza tym, chyba Claudine lubi stek. I Draculogan chyba też go uwielbia. A na zupę może być pomidorowa. No, jadłospis prawie gotowy. Pozostał nam tylko deser. Myślę, że odpowiedni będzie pasztet z ciastkami. W sumie, choć raz to bardzo dobry pomysł. Dzieciory, grzać do kuchni. A ja cię, Nathan, nauczę chodzić jak kelner. Zapraszamy! Zobacz, Nathan, musisz robić tak. Ja akurat nie doniosłem. A z herbatą musisz iść w ten sposób. Tap, Madlu! Znowu nie doniosłem. Ale ty doniesiesz. Zrób próbę. Ty też widzę, nie doniosłeś.
Nathan, przecież ty chodzisz jak prawdziwa modelka! Widać, że uczyłeś się od najlepszych. Kelnerstwo mam już opanowane. Teraz poproś swoją masochę, żeby zrobiła zupę pomidorową. Idziemy zobaczyć do dziewczyn. O, widzę, że macie już gotowe jabłka. Jeszcze został nam stek. Idę teraz szybko do domu, żeby mama podwiozła mi tą pomidorową. Jasne, Nathan, pozdrów tygrysa. A teraz idziemy mnie uczyć skrzypców. Okej, Klot, ale czy ty w ogóle masz skrzypce? Nie. Ale przecież muzyka na romantycznej kolacji to podstawa jest. Ja mogę im zaśpiewać, a nawet zagrać na bębenku. Zobacz tylko, jak pięknie gram. Jakby cię tu nie urazić, musisz jeszcze poćwiczyć. Ale ze śpiewem będzie lepiej. No w to nie wątpię. Pożytecy, o sole mio. Ała, moje struny. Jakoś na pewno się da radę tam zaśpiewać i zagrać. No bez wątpienia im się spodoba. To co teraz? Może jak już tu jesteśmy, to przygotujemy stół. Pięknie, brakuje tylko jedzenia i Claudine i Logana. Trzeba będzie ich zaprosić. To już daj mi. I panie na kolację. Żadnej kolacji z tobą jadł nie będę. A teraz pójdzie pan ze mną. O co ci chodzi? Siłą. Klodzie, panie! Wow, co tu gotujecie? Ale ładnie pachnie. Nathan, leć do salonu i się rozgrzewaj. Dzień dobry, mości pani. Zapraszamy na kolację. Co ty znowu kombinujesz? O godzinie 19:37. Czy teraz? No dobrze, no pójdę, skoro ci tak zależy. Po co mnie tu przywlokłeś? Do krzesła przywiązałeś! Podano do stołu. Wow! Chwila, moment. Czemu on jest przywiązany do krzesła? Ale to jest tajemnica lekarska. A co ma lekarz do tego? Nathan, pot. Ty musisz szybko teraz usadzić rodzinę Wolf, czyli Upstrak, Logana i Claudine na krzesłach, a ja idę po żarcie. A więc proszę, niech pani usiądzie. Jestem dzisiaj waszym kelnerem. Otrute pewnie wszystko! Otrute! Jeśli nie będzie wam smakować lub też będzie wam za duszno, proszę mi powiedzieć, ja się tym zajmę. Szybko, bo oni już tu są! Tutaj... Zupa raz. Zupa gotowa. No i tam, gdzie ty jesteś? Już lecę. Czy ty wiesz, o co tu chodzi? Czy to twój kolejny plan z Klodem? Ja i Klod już się nie przyjaźnimy. Anarchia się rozpadła. No chyba żartujesz. Proszę państwa, oto danie popisowe szefa kuchni. Ale parzy! Ale jak to się mogło stać? Przepraszam najmocniej! Ty tam się nie wciekaj! Hamlin, pomocy! To pod zimną wodę trzeba! No! Co tam się dzieje? Szybko! Co wy tutaj robicie, Nathan? Wiedziałem, że coś zepsujesz! Zawiodłem się na domie BDD! Wybacz tej rodziny! Właściwie to, co tu się stało? Oni uciekli. Nie uciekliśmy, tylko Logan uratował mnie przed poparzeniem. Jakoś mało w to wierzę, ale jak to? Nathan wylał na mnie gorącą zupę, a Logan mnie wrzucił do basenu z zimną wodą. Nie było to miłe, ale uratowało mnie to przed poparzeniami. A ja wam mówiłem, że kelner Pot, znaczy Rod, zawsze da radę.
No, to prawda. Gdyby nie to zdarzenie, dalej bym myślała, że Loganowi nie zależy. A anarchia? Pani Klodzie, wybacz, że cię nie słuchałem. Miałeś rację od samego początku. Ja jo. Ale ekstra. Wygląda na to, że rodzina Wolfów naprawiła się. Brawo, Nathan. Spisałeś się. Wiem. Claude! Co tam się dzieje? Ja mam porachunki. Kurde.